1918 roku Polska po 123 latach odzyskała niepodległość, ale jeszcze przez jakiś czas trwały walki o poszczególne tereny i ukształtowanie naszych granic. Polacy musieli również stawić czoło zagrożeniu ze strony Rosji Sowieckiej, która w 1920 roku zaatakowała nasze państwo. Później jednak w końcu mogliśmy przystąpić do odbudowy naszego kraju. Niestety pokój nie trwał długo, ponieważ już wkrótce Polska raz jeszcze musiała przystąpić do obrony swojej niepodległości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o tych walkach o niepodległość, ale już w czasie II wojny światowej. Nie minęło zbyt wiele czasu, a już wkrótce pojawiło się nowe zagrożenie. W Niemczech władzę przejął niejaki Adolf Hitler, który okazał się dyktatorem i który wprowadził na terenie swojego kraju rządy totalitarne. Spróbujmy szybko wyjaśnić, czym są rządy totalitarne, ponieważ to pojęcie może się wydać dość trudne na początku do wytłumaczenia. Rządy totalitarne to takie rządy, w których władzę sprawuje pewna konkretna osoba lub grupa i ta grupa lub ta osoba decyduje o tym, jak ludzie mają żyć, jakie mają mieć poglądy i jak mają postępować. Władza totalitarna chce po prostu wszystkich kontrolować i nie pozwala na istnienie tak zwanej opozycji. A opozycja to z kolei grupa ludzi, która mogłaby się sprzeciwiać władzy. Innymi słowy, władza totalitarna nie znosi sprzeciwu. I rzeczywiście, w Niemczech władzę przejął Adolf Hitler, który nie chciał, aby ktokolwiek mógł mu się sprzeciwić na terenie jego państwa. Dlatego też wszelką formę opozycyjną starał się od razu likwidować. Podobna rzecz miała miejsce w drugim kraju sąsiadującym z Polską, czyli w tak zwanym Związku Radzieckim, gdzie władzę przejął wkrótce Józef Stalin. I podobnie jak Adolf Hitler, Józef Stalin również wprowadził rządy totalitarne. Przyznacie zatem, że sąsiedztwo dwóch takich państw może być średnio sympatyczne. A niestety Polska znajdowała się w takim miejscu na mapie, że po jednej stronie sąsiadowała właśnie z Niemcami, w których wkrótce rządził Adolf Hitler, i po drugiej stronie sąsiadowała ze Związkiem Radzieckim, w którym rządził Józef Stalin. Wkrótce pojawiły się zapytania, czy przypadkiem kiedyś nie dojdzie do jakiegoś niebezpiecznego zagrania z jednej czy też z drugiej strony. Niestety, rzeczywiście do takiego ataku doszło, ale był to atak z dwóch stron jednocześnie. Innymi słowy, Niemcy i Związek Radziecki się ze sobą po prostu dogadali. Do ataku na Polskę doszło we wrześniu roku 1939. Niemcy zaatakowali nasz kraj 1 września. Polacy dzielnie się bronili, ale niestety już wkrótce, bowiem 17 września, nasz kraj został również zaatakowany z drugiej strony przez Związek Radziecki. Plan ataku na Polskę był opracowany zarówno przez Niemców, jak i przez Sowietów. Te dwa kraje wspólnie się ze sobą dogadały w tajnych porozumieniach, że razem zaatakują nasze państwo właśnie we wrześniu roku 1939. Niestety, po miesiącu walk Polacy na początku października musieli się poddać i nasz kraj został podzielony na kilka stref okupacyjnych. Jedną część kraju przyłączono bezpośrednio do III Rzeszy, czyli do kraju niemieckiego. Drugą część kraju przyłączono bezpośrednio do Związku Radzieckiego. Z kolei trzecia część kraju była tak zwanym generalnym gubernatorstwem, czyli takim państwem w 100% kontrolowanym właśnie przez Niemców. Innymi słowy, zaczął się bardzo trudny czas dla naszego kraju. Czas okupacji. A czym jest okupacja? O okupacji mówimy wtedy, kiedy mamy jeden kraj i ten kraj atakuje drugie państwo i zdobywa to drugie państwo i zaczyna na jego terenie sprawować władzę i rządy. Okupacja niemiecka była bardzo brutalna. W pierwszej kolejności Niemcy postanowili zaatakować i pozbyć się naszej elity intelektualnej, czyli profesorów, artystów, malarzy, aktorów, sportowców. Dlaczego? Dlaczego w pierwszej kolejności to te osoby miały zostać wyeliminowane przez niemieckich okupantów? Wynikało to z pewnego założenia, to znaczy Niemcy zdawali sobie sprawę, że ta elita
intelektualna będzie stanowić bardzo ważne zaplecze dla naszego kraju. Ponieważ jeżeli kraj ma swoje dziedzictwo kulturalne, to dalej istnieje. I to, czy ktoś je okupuje, czy też nie, nie ma żadnego znaczenia. Kraj bez kultury, bez dziedzictwa, bez tradycji wtedy może zniknąć. Wkrótce jednak prześladowania niemieckie objęły już nie tylko ludzi wykształconych, ale w ogóle ludzi zamieszkujących tereny okupowane przez Niemców. A trzeba przyznać, że Niemcy stosowali różnego rodzaju represje, różnego rodzaju metody, które miały nas po prostu zastraszyć. Jedną z takich metod była na przykład słynna łapanka. A czym jest taka łapanka? Spróbuję to wyjaśnić. Wyobraźcie sobie, że jest środek dnia, spacerujecie prostą ulicą i załatwiacie jakieś ważne sprawy codzienne. Nagle ludzie zaczynają krzyczeć i uciekać. Pojawia się krzyk, że nadchodzi łapanka. Patrzycie do przodu, stamtąd nadjeżdża wóz niemiecki. Zerkacie do tyłu, tam również nadjeżdża wóz niemiecki. Ulica zostaje z jednej i z drugiej strony zablokowana. Możecie próbować jeszcze uciec do jakiegoś sklepu, jeżeli macie szczęście i ten sklep lub inne pomieszczenie jest dla was otwarte. Ale bardzo szybko i one są zamykane. W tym momencie musicie się nastawić na to, że możecie zostać właśnie poddani pewnej kontroli ze strony Niemców. Jakie były cele łapanki? Cóż, bardzo różne. Niemcy wykorzystywali bardzo często łapankę, aby przypadkowych przechodniów wykorzystać do na przykład przesiedlenia, umieszczenia w obozach koncentracyjnych lub skierowania na przymusowe roboty do Niemiec. Ale łapanka miała również pewien wymiar psychologiczny. Niemcy liczyli, że poprzez takie łapanki wprowadzą w Polsce pewien terror i atmosferę strachu, która będzie powodować, że Polacy za każdym razem idąc ulicą nie będą mogli czuć się pewnie. Będą musieli liczyć się z tym, że w każdym momencie może właśnie do takiej łapanki dojść. Brutalne były również metody postępowania Niemców z osobami zatrzymanymi i skierowanymi na przykład na przesłuchanie. A musicie wiedzieć, że przesłuchania niemieckie były bardzo okrutne. Mimo tych brutalnych działań ze strony Niemców, Polacy się jednak nie poddali i już wkrótce postanowili walczyć. Tylko że metoda walki stosowana przez Polaków była dość specyficzna, bo miała ona charakter konspiracyjny. Polacy zaczęli wkrótce po rozpoczęciu niemieckiej okupacji tworzyć różnego rodzaju organizacje właśnie o charakterze konspiracyjnym, czyli tajnym. Już wkrótce działalność tych tajnych organizacji rozwinęła się na olbrzymią skalę. 14 lutego 1942 roku powstała największa podziemna organizacja, jaką była Armia Krajowa. Armia Krajowa w szczytowym momencie liczyła około 400 tysięcy członków. Była to organizacja podziemna, która zajmowała się wieloma sprawami. Członkowie Armii Krajowej prowadzili różne działania. Na przykład zbierali broń, organizowali szkolenia wojskowe, a także dokonywali zamachów na zdrajców współpracujących z okupantem oraz bezwzględnych żołnierzy niemieckich. Armia Krajowa prowadziła również działania wywiadowcze. Zdobywanie informacji było bardzo istotne z punktu widzenia II wojny światowej, ponieważ wiadomości zdobywane przez członków Armii Krajowej były wysyłane do Wielkiej Brytanii, gdzie znajdowały się wówczas władze naszego kraju. Te władze z kolei współpracowały z Brytyjczykami, z Francuzami, później z Amerykanami i mogły przekazywać różne informacje, które udało się zdobyć Polakom na ziemiach polskich. Członkowie Armii Krajowej korzystali również z pseudonimów zamiast z prawdziwego imienia i nazwiska. Dlaczego, zapytacie? No odpowiedź chyba jest dość oczywista. Zabronione było korzystanie z prawdziwego imienia i nazwiska, ponieważ to groziło dekonspiracją całej sieci konspiracyjnej. Dochodziło nawet do tego, że jeżeli ktoś działał w Armii Krajowej i miał swój pseudonim, to współpracował wyłącznie z kilkoma osobami i znał tylko kilka osób działających również w konspiracji. Dlaczego? To też jest dość prosta odpowiedź. Ponieważ jeżeli doszłoby do zatrzymania takiej osoby, to ta osoba miałaby
tylko informacje na temat kilku osób, które można byłoby łatwo już ukryć. Jeżeli zaś zatrzymana osoba znałaby wszystkich w organizacji, a szczególnie te najważniejsze osoby kierownicze, to jej ewentualne zatrzymanie przez Niemców byłoby bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla działalności całej organizacji. No okej, ale zapytacie, czy taka osoba nie mogłaby po prostu milczeć na przesłuchaniu i nic nie powiedzieć? Ale to też nie było takie proste, ponieważ tak jak wam powiedziałem, Niemcy stosowali brutalne metody. Fenomenem jest to, że w działalność konspiracyjną zaangażowało się bardzo dużo młodych ludzi, którzy zaczęli tworzyć również podziemne organizacje harcerskie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć co nieco o działalności właśnie najmłodszych konspiratorów, ludzi, którzy mieli niewiele lat więcej od was i którzy także starali się walczyć o wolną Polskę. Szare Szeregi były tajną organizacją harcerską, w skład której wchodzili zarówno chłopcy, jak i dziewczyny. Przyjmuje się, że w pewnym momencie Szare Szeregi liczyły około 15 tysięcy członków. Osoby wchodzące w skład Szarych Szeregów były podzielone na trzy kategorie wiekowe. Każda kategoria wiekowa zajmowała się zaś innymi rzeczami. Pierwszą kategorią wiekową byli tak zwani zawiszacy, których podstawowym zadaniem było przenoszenie meldunków. Ale zawiszacy brali również udział w tak zwanych tajnych kompletach, czyli tajnych lekcjach. Musicie wiedzieć, że Niemcy bardzo mocno ingerowali w polską szkołę i zabraniali nauki wielu ważnych przedmiotów. Niemcy w ogóle dopuszczali istnienie w Polsce tylko dwóch szkół. Szkoły podstawowej, a także szkoły zawodowej. Zabronione było na przykład uczenie się w szkole średniej i przygotowywanie się do matury. Niemcy nie chcieli, żeby Polacy się uczyli, żeby Polacy byli wykształconym narodem. Drugą grupę wiekową stanowiły tak zwane bojowe szkoły harcerskie, których członkowie mieli już bardziej odpowiedzialne zadania, ale też bardziej niebezpieczne. Na przykład działania wchodzące w skład tak zwanego małego sabotażu. O małym sabotażu mógłbym powiedzieć wam bardzo dużo, natomiast dzisiaj chciałbym tylko skrótowo omówić kilka najważniejszych rzeczy, które wchodziły w skład właśnie tej działalności. Członkowie Polskiego Państwa Podziemnego, organizacji harcerskich, w ramach działalności małego sabotażu organizowali takie akcje, jak na przykład pisanie różnych haseł i rysowanie różnych symboli. Jednym z ważnych haseł, które pojawiało się na murach, był napis "Polska walczy". Członkowie bojowych szkół harcerskich rysowali również na murach i na budynkach tak zwaną kotwicę. Kotwicę, która była symbolem Polskiego Państwa Podziemnego. Widzicie taką kotwicę tutaj na mojej koszulce? To jest połączenie dwóch liter, można tak powiedzieć. Litery P, która oznacza Polskę, i litery W, która ma dotyczyć słowa walcząca. Kolejnym ciekawym symbolem rysowanym przez członków Polskiego Państwa Podziemnego był żółw. Żółw, który odnosił się do pewnej akcji. Akcji PPP, która oznaczała Polaku pracuj powoli. Polakom zależało na tym, aby pracownicy fabryk, które produkowały jakiś towar dla Niemców, robili to dość wolno, aby nie przyspieszali swojego trybu. Kolejną ciekawą akcją, która wchodziła w skład tak zwanego małego sabotażu, było również chociażby wrzucanie gazu łzawiącego do sklepów, do kin, do teatrów, w których przebywali właśnie Niemcy. Musicie wiedzieć, że i w kinie istniał pewien podział. Niemcy mogli chodzić na jeden rodzaj filmów, a Polakom był dedykowany inny rodzaj filmów. Nie trudno zgadnąć, że Polacy dostali w prezencie od Niemców filmy totalnie beznadziejne. Te filmy były koszmarne, te filmy były chamskie, te filmy po prostu nie nadawały się do oglądania. Dlatego też wkrótce pojawiły się akcje, które wzywały Polaków, żeby po prostu to wszystko zignorować, żeby nie chodzić do tego kina, żeby nie oglądać tego syfu. Ku
Kultowym symbolem sprzeciwu wobec chodzenia do kin i teatrów było bardzo popularne zdanie, które pojawiło się w jednej z konspiracyjnych gazet. Tylko świnie siedzą w kinie. Trzecią kategorią wiekową były tak zwane grupy szturmowe. Członkowie należący do tej kategorii wykonywali bardzo niebezpieczne zadania. Na przykład przeprowadzali akcje zbrojne, wysadzali mosty, czy też odbijali więźniów. W tym momencie chciałbym wam przedstawić trzy postacie, które między innymi należały właśnie do szarych szeregów. Tymi osobami byli Tadeusz Zawadzki o pseudonimie Zośka, Maciej Aleksy Dawidowski pseudonim Alek oraz Jan Bytnar pseudonim Rud. Chciałbym wam również opowiedzieć o kilku akcjach z udziałem właśnie między innymi tych osób. Zacznijmy od akcji, która była związana z pomnikiem Tadeusza Kościuszki, czyli osoby, którą powinniście pamiętać z poprzednich lekcji. Tadeusz Kościuszko miał swój pomnik w Warszawie, ale w momencie, w którym Niemcy rozpoczęli okupację, między innymi właśnie stolicy, to na pomniku Tadeusza Kościuszki umieścili pewien napis, który brzmiał Dem Grossem Astronomen. Był to napis sugerujący, że Tadeusz Kościuszko był niemieckim badaczem, a nie polskim. Sprawa ta dość długo denerwowała członków Szarych Szeregów, dlatego jeden z nich postanowił w końcu coś z tym zrobić. Maciej Aleksy Dawidowski, czyli Alek, pewnego dnia wybrał się pod pomnik Mikołaja Kopernika i zobaczył, że do tej tablicy znajdującej się na tym pomniku są dokręcone śruby. Alek sprawdził, czy te śruby dałoby się jakoś odkręcić. I co się okazało? Że jest to wykonalne. Dlatego też Alek postanowił odkręcić śruby, odciągnąć tablicę i ukryć ją w śniegu. Po jakimś czasie Niemcy przybyli pod pomnik i zauważyli, że niemiecka tablica zniknęła. Z kolei w jej miejsce pojawiła się polska tablica, która była wcześniej przykryta właśnie przez tą niemiecką. Na tej polskiej tablicy znajdował się napis Mikołajowi Kopernikowi Rodacy. Następnego dnia pojawiła się informacja o tym, że w ramach odwetu ze strony Niemców zostanie usunięty pomnik niejakiego Jana Kilińskiego. Pojawiły się informacje w gazetach, oczywiście kontrolowanych przez Niemców, że to pospolici bandyci odkręcili i usunęli tą tablicę, dlatego za karę pomnik Jana Kilińskiego, czyli innego bohatera walk o niepodległość, zostanie zlikwidowany. Drugą ważną akcją przeprowadzoną przez członków Szarych Szeregów było odbicie Jana Bytnara, pseudonim Rudy, który został wcześniej aresztowany przez Niemców. Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, przygotował plan odbicia kolegi. Według tego projektu 28 harcerzy grup szturmowych przeprowadziło tak zwaną akcję pod Arsenałem. Zaatakowali oni butelkami z benzyną ciężarówkę przewożącą Rudego i innych więźniów. Szoferka zaś stanęła w płomieniach. Po krótkiej walce udało się uwolnić Rudego. Niestety, Rudy przed tą akcją był już wielokrotnie przesłuchiwany przez Niemców i dotkliwie bity. Dlatego też po udanej akcji pod Arsenałem wkrótce Jan Bytnar niestety umarł u boku kolegów. Wkrótce po nim, tego samego dnia, umarł również Alek, który w trakcie akcji pod Arsenałem został postrzelony i zmarł w wyniku poniesionych ran. Kilka miesięcy później zginął zaś ich przyjaciel, czyli Zośka, który został postrzelony w trakcie akcji na niemiecki posterunek. Bardzo jednak chciałbym, żebyście pamiętali te trzy postacie, ponieważ są to postacie, które znalazły się również w książce Kamienie na szaniec, która do dnia dzisiejszego jest lekturą szkolną. Być może już mieliście z nią do czynienia, a być może dopiero będziecie mieć okazję, aby ją przeczytać. Jeżeli jednak mieliście już tą lekturę w szkole omawianą, a nie do końca ją przeczytaliście, bo na przykład, no to jest lektura, więc z lekturami to, no wie pan jak jest z lekturami, tak? To mimo wszystko zachęcam was do tego. Ciekawe jest to, że Aleksander Kamiński, czyli autor Kamieni na szaniec, napisał jeszcze jedną książkę, która jest zdecydowanie mniej popularna i niewiele osób o niej wie tak naprawdę. Ta książka to tak zwana Wielka Gra. Jest to bardzo ciekawa lektura, ponieważ jest to taki pewien
Podręcznik konspiracji. Książka ta musiała być bardzo dobra, bowiem już wkrótce została przez władze Polskiego Państwa Podziemnego zakazana. Dlaczego? Bardzo proste. Zdawano sobie sprawę, że jeżeli Niemcy zdobyliby tą książkę, to mieliby dostęp do informacji, jak Polskie Państwo Podziemne działa. To tyle na dzisiaj. Słuchajcie, być może zauważyliście, że w dzisiejszym odcinku było troszkę inaczej. Nie było żartów, nie odgrywałem żadnych scenek, nie było też memów. Tak było na poważnie, prawda? Ale zrobiłem to w pełni świadomie, ponieważ ten temat to jest coś, z czego trudno mi sobie żartować. I dlatego też dzisiaj postanowiłem zrobić taki filmik troszeczkę poważniejszy. Ale żeby nie było, że kończę w sposób taki mało zaskakujący, to mam coś jeszcze. Być może zauważyliście, że partnerem tego odcinka jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. I jest to dla mnie rzecz szczególna, ponieważ jest to pierwszy odcinek, w którym mogę współpracować z podmiotem, innym podmiotem, który pomaga mi w realizacji tego odcinka. Instytut Pamięci Narodowej przygotował takie 3 gry, które mogę rozdać dla Was w ramach konkursu. Tak, słuchajcie, mam 3 egzemplarze gry Polskie Państwo Podziemne. Ja, słuchajcie, uwielbiam gry planszowe. Zauważyliście pewnie, że tutaj zawsze za moimi plecami w filmikach jest półka z grami planszowymi. Bardzo się cieszę, że mogę zorganizować konkurs, w którym do rozdania są właśnie 3 egzemplarze gry Polskie Państwo Podziemne. Teraz zapytacie, co to za konkurs? Cóż, szczegóły znajdziecie w opisie do filmiku. Ja tylko zasygnalizuję, że chciałbym, abyście przygotowali dla mnie krótkie opowiadanie, w którym bohaterami będą właśnie postacie związane z Polskim Państwem Podziemnym, albo z Armią Krajową, albo z Szarymi Szeregami. Daję Wam, myślę, że 2 tygodnie. I cóż, później spróbuję nagrodzić najlepsze prace. Postaram się również dokonać pewnego podziału na kategorie wiekowe. Wszystko zależy od tego, ile dostanę od Was prac. Dziękuję jeszcze raz Instytutowi Pamięci Narodowej. Wam również dziękuję za obejrzenie tego materiału i do następnego.